Pleistocen był okresem, kiedy na naszej planecie pasły się największe ssaki, jakie kiedykolwiek żyły, a polowały na nie równie ogromne drapieżniki. Był to czas mamutów, megaterium, czy polujących na nie tygrysów szablastozębnych, a jednym z największych i najgroźniejszych myśliwych tamtego okresu była megalania, ogromna jaszczurka. Megalania był to gatunek warana, blisko spokrewniony z dzisiejszymi waranami z Komodo, ale znacznie od nich większy. Żyjący dziś na wyspie Komodo warany są największymi żyjącymi dziś na ziemi jaszczurkami. Są przerażające i zasłużenie nazywane są smokami z Komodo. Potrafią dorastać nawet do 3 metrów długości i ważyć nawet 90 kilogramów. Wyobraźcie sobie teraz podobną bestię, tylko dwa razy większą. Zobaczcie, jak przy tych jaszczurkach wyglądałby człowiek. Megalania mogła dorastać nawet do 7 metrów długości, a masa ciała takiego olbrzyma mogłaby wynosić nawet 1900 kilogramów. Są to jednak tylko szacunki, i jak zawsze w przypadku wymarłych gatunków, są one oparte na znalezionych bardziej lub mniej kompletnych szkieletach. Ten wielki gad żył i polował w Australii od około 2,5 miliona do około 40 tysięcy lat temu. Budowa ciała megalani była bardzo masywna, a najmasywniejsza była czaszka, zdolna do wytrzymania wielkiego nacisku. Prawdopodobnie, jak u współczesnych waranów, ciało megalani pokryte było twardymi łuskami. Jak większość waranów, była drapieżnikiem. Podobnie do warana z Komodo, polowała z zasadzki, na zdobycz nawet dwukrotnie przewyższającą jej masę. Niektórzy sugerują, że była w stanie zabijać również zwierzęta o wiele większe. Mogła również żywić się padliną. Środowiskiem, w którym czuła się najlepiej i najskuteczniej zabijała, były otwarte polany i łąki. Megalania czaiła się w zaroślach, a kiedy ofiara była bardzo blisko, atakowała szybko i skutecznie. Była wielka, masywna i szybka. Ponadto badania odnalezionych czaszek megalani sugerują, że mogła być też jadowita prawdziwie zabójcza mieszanka. Bardzo prawdopodobne jest to, że żyjący tam przodkowie aborygenów musieli mieć się na baczności, a czasami prawdopodobnie stawali się obiadem dla tych wielkich smoków. Na początku odcinka wspomniałem, że gady te wymarły około 40 tysięcy lat temu, ale według niepotwierdzonych pogłosek jeszcze dziś można spotkać te monstrualne zwierzęta w dzikich rejonach Australii i Nowej Gwinei. Są to przekazy ludzi, Którzy podobno widzieli te olbrzymie jaszczurki oraz ślady w postaci resztek ich ofiar. Nie ma jednak na to żadnych naukowych dowodów. Ale kto wie? W każdej plotce i pogłosce istnieje ziarnko prawdy. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Pozostaw łapkę w górę, jeśli ci się podobało, i zasubskrybuj kanał, żeby nie ominął cię kolejny fajny odcinek. Cześć!